Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Pik jeden z czterech piłkarzy, 84+. No nieźle, no jest walkout, 87. 13 pików, 4 piki Team of the Week i do tego mamy 10 pików zwykłych. No to dobra, zobaczymy. Myślę, że jest jakaś karta urodzinowa, z któregoś będzie. W ogóle jest coś do trafienia ciekawego? Dobra, drugi pik. Kramaric na SP. Ej, w ogóle odkąd to jest? I znowu Palacios, i znowu Kramaric. Co bierzemy? Teraz mamy 10 pików, 84+. Pierwszy... O, jaki walkout. Pięknie. Urodzinowy trzyk w WS z pika. Dobra, mamy pierwszą kartę urodzinową na koncie. Kamo. Nie jest to zbyt dobra karta, ale na zmiennika może być. Lecimy dalej. Kolejny pik, 84+, tym razem jeden z trzech. No i mamy Verratiego. Dobra. Cygankow. A tak, Cygankow jest z tych lepszych takich do trafienia w sumie. No tutaj nie sypnęło totalnie. Wlachowicza weźmiemy. Coś tak słabo sypie. Tak jakby inna waga była tych pików. Nie wiem czemu. Toni Kroos, okej, to już lepszy foder. Właśnie tego się obawiałem. Dobra, ostatni, widzowie, ostatni pik. Jeden z czterech. I kolejna karta urodzinowa, Müller! Tomuś! Trafiony z pika, 84+, widzowie. I to mi się podoba. Kolejna karta urodzinowa. Fajne ma gwiazdki, ale to jego tempo, jego w ogóle taka fizyczność to... Foder mocny? Nie, no, są to karty grywalne, ale trzeba umieć nimi grać bardzo. Paczka Team of the Week Premium razy 3, paczka dwóch piłkarzy, 84+, paczka Ultimate razy 2 i paczka za 50 tysięcy. Co to jest w ogóle? Petratos, ja nie znam tego gościa. To jest walkout z tego. Niemcy, nie wiem co to jest, napastnik. Kurde, właśnie już drugi raz się nabieram na tego Klein den Scheinte. Nie znam tego gościa, ma walkout Niemiec. Kolejna karta walkout, znowu tym razem Ukraina, Cygankow wymienny. 88. I Saka w dodatku, no dobra, to już lepsza paczuszka. No dobra, lecimy z rozbudowami. Serbia, Milinkovic-Savic. Tak, Cygankow z paczek zawsze leci. Ale ja tam nie narzekam. Wysoki overall, fajne do ikonki. W razie czego, gdy jest potrzebny inform albo coś. Mamy ekran. Chyba nie walkout. Francja. A jednak jest walkout, ale nie spodziewałem się, że to będzie jednak Mike Mignon. Bardziej Loris. Chociaż Loris ostatnio słabo leci. Najlepszy serb w historii? Nie. Najlepszym serbem w historii jest Dusan Tadic. Kamo. Jaki walkout. Kimmich 89 i to wymienne. No i nie ma karty urodzinowej, szkoda. Dobra, paczka Ultimate. Jest ekran. Może... Nie, dodanie będzie Schmeichel. Jest to, no niestety, Hiszpania, Esio. Jakieś gówienko. Nagrody za 11 wygranych, można powiedzieć 12. No, wiecie, wezmę Alera, bo coś czuję, że nie trafię duplikatów w kolejnym piku. No, to chyba ten sam pik, co był. Chyba ten sam pik, co był przed chwilą. Ruben Dias, chyba mam go niewymiennego, więc musiałbym go przepalić. Wezmę Sterlinga. 87, nawet ładny foder oddaje z tych pików. Nie spodziewałem się szczerze, że tak może być. A jest w ogóle coś w tych paczkach ciekawego? Nie, już patrzyliśmy, dobra. Podglądu nie mam, sprawdzamy, co będzie tutaj. Tak źle, no. Jeden walkout taki potężny. Chyba z paczki Ultimate leci gorzej jak z tego. Paczki za 50 tysięcy. Tutaj liczę na potężnego Okocha, naprawdę. Okocha, Lucio albo coś. Bez duplikatu! Bez duplikatu, widzowie! Nie ma Forlana. Nie ma Mascherano na pewno, World Cupowego. Dobra, odkrywajmy to. Lewa strona World Cupowa, widzowie. Coś czuję, że tutaj będzie bomba z tym pikiem, że moje konto w końcu odda tutaj naprawdę mocną kartę. I to będzie jakiś Aloe Veyran i pewnie Lucio. Al-Jaber, dobra, okej. No dobra, obok Aloe Veyrana to stało, ale... 83 podania, 82 fizyczności, 87 obrony, 90 tempa. Cap de Villa! Tak jest! Dobra, piękny traf, jednak wiedziałem, że jakaś bomba będzie. Jednak wiedziałem, że jakaś bomba będzie. Na środku jest zwykły. No, mówiliście, że Cap de Villa będzie. Koler, dobra, to jest słabe. Kolejna karta zwykła.
Cole, zwykły. No i Papin, no i Papin. Dobra, tam Papin. Trafiliśmy Cap de Ville, mordeczki, myślałem, że będzie coś lepszego w sumie. Ale trafiliśmy Cap de Ville z tego pika, także jest okej, okay, no jest, jest git. Myślę, że go zmieszczę do składu, opłacało się go zrobić. O, inform. Co to jest? Brazylia. Nie wiem, nie znam. Ale już poznałem, Douglas Luiz wymienny, dobra. To ważne mecze. Dobra, lecimy z te widzowie. Pierwsze piki 80 plus. No. 83. Tadić. Najlepszy serp oczywiście. El Capitan. Okej, okay, 83. Ale co mnie najbardziej zaskoczyło, widzowie? Wczorajszy mecz Czechów mają tyle samo punktów co my. Chyba nie? Bo oni tam przegrali z tym. Przegrali czy zremisowali z Mołdawią? Jeden mniej mamy. A tak, bo remis był remis. No to to. To dobrze, dobrze. Okej, okay, lecimy, Pajet. Pik podsumowania roku. Ja sobie przy okazji zgaszę może monitor. Aha. Aha. Fajna karta. Taka Kolumbia, grywalne, 87 tempa. Były jakieś karty w zadaniach, były jakieś karty w SBC, ale myślicie, że Rice to może być? Może być Mares, może być Rice, może być Radu. Chyba o tym chyba zapomnieliście o tym gościu. Chyba zapomnieliście o nim. Dobra, widzowie, dwie szanse mamy. Druga karta Centurion z tego pika. Rise, dobra, tym razem Rise. Dobra, ostatnia karta, widzowie. Ostatnia karta Showdown tym razem. No właśnie, tutaj nieulepszony, aha. Eliaf Elmas. Ikona 88. Ja tutaj mam nadzieję, że będzie jakaś mocna karta, tak jak widzę u innych widzów. Jakieś Ronaldo, jakieś Pele, jakieś World Cupowe Cruyffy, jakieś Eusebio. Mam nadzieję, że będzie coś dobrego z tej ikony u Szymona. Okej, okay, nie ma duplikatu. Chociaż w sumie przy takim wyborze to ciężko duplikat. Sprawdzamy. Tak po kolorkach karta World Cupowa to może być. 80, czekajcie, 88 podań, 70 fizyczności. 90 obrony. Ej, dobre podanie, dobra obrona. 0 strzałów to jakiś może być, nie wiem, nie ma fizyczności gość. 82 tempa. Filip Lam, widzowie, tylko w wersji Prime chyba. Dobrze mówię? Tak. Mid? Aha, mid, to ja mam Prima. Dobra, ja mam Prima. To nie mam lepszego. 76 podań, 81 fizyczności. 88 strzałów, 88 tempa. Mirosław Kloze. Mirek Kloze. Mirek Kloze ci się zostawia się otwarty. 80, o dobrze, zaczynam. 88 podań, 78 fizyczności. 86 strzałów. To ja widzę jakby Rivaldo w takim jakimś midzie albo prime. 90 tempa. Luis Figo, widzowie. Luis Figo, no czyli Portugalia, nawet nikt nie zgadł. Nawet nikt nie zgadł, że to może być Portugalia. No niestety, no 3 fodery, widzowie. 3 fodery z tej konki, więc... Słabiutko. Sprawdzamy, co będzie w tej paczce i będziemy odkrywać od prawej. Tego wyłączę to gówno, znaczy monitor i jedziemy. O, dobra. I leci! Paczka 10 piłkarzy. Od prawej. Jeden duplikat. O Jezus. Dobra, trap. I sprawdzamy. Co my tu mamy? Jorginho, Kostić, Martinez. O, ale leci. Nie ma ikony. O kurde, ej, 90 już jest. Ej, już jest 90, widzowie. Ile to już kart? 2, 4, 6, 8. Jeszcze dwie karty. Van Dijk i widzowie, karta urodzinowa! Karta urodzinowa, widzowie! 90, nie może być chyba, nie może być chyba 90 plus, nie? Bo to jest już karta urodzinowa, to inaczej się sortuje. Są. A skąd wy to wiecie, że są? A, widać koszulkę i traktu, nie wiedziałem. Co to jest? Także ja takie karty trafiam, widzowie? Z jakiejś paczki? Nie wiem. Ej, to chyba. Ej, to. Bajkony robi, widzowie. O co jest? Kolejny walkout. Wymienne. Patrzcie, kogo mam, widzowie. Patrzcie, kogo mam. Siemanku, Łuki, witam, witam. Give your flop of the year. Patrzcie, kogo mam. Leć, leć, mój kochany. No gdzie tutaj będziesz chodzić? Idź. No. Paczka 10 piłkarzy, widzowie, otwieramy w ciemno. Wow, urodzinowy! Pedri, 8-5 razy 3. 8-5, o Jezu. 8-5, ile tych 8-5 będę miał? Nie, EA Sports. Wy sobie jaja robicie. Wow, 8-6, super. Ostatnia karta, widzowie. Dlaczego są, ej. Dlaczego po raz 10? Nie, no dobra, walę te paczki. Pik podsumowanie roku, 1 z 4. Może tym razem odda. O, pierwsza karta, zimowa. Co to kurwa jest? Kenny Dalglish? Nie wiem kto to jest nawet. Nie wiem kto to jest w ogóle. Widzowie, piłkarz miesiąca Osimhen. Osimhen na 100%. Osimhen!
Dobra, jest pięknie, okej, okay, już dobrze zaczynamy. I to jest dobra karta, widzowie. Ja sobie już tutaj celuję, że może ją wezmę sobie. Może sobie nią zagram. Showdown ulepszony, widzowie. Co to może być w takim razie? Showdown ulepszony. Chociaż te showdowny, to ja powiem wam, że mi się nie podobały jakoś za bardzo. Bo ja ich nie robiłem, bo były totalnie słabe. Chociaż chyba jedno było takie z BC, którego żałowałem. Chyba Locatelli, mi się wydaje. A Carlos Soler, widzowie. Dapchel, Dapchel, powiedzcie mi. Kurde, dobre z BC. Dobra, SBC. Teraz będę miał dylemat, czy wziąć Solera, czy wziąć Osimena. Ostatnia karta, widzowie. Potmy Premier League. Uhuhu. Widzowie, mamy Rashforda, mamy Osimena, mamy Solera. No, aktualnie chyba jeden z najlepszych pików kampanii. No i gdy może nie Mbappé nie ma, ale za to mamy mega dylemat, co tutaj wziąć. Mocno, mocno. No, co mogę powiedzieć? No, fajny pik, fajny pik. Mam w czym wybierać. Ikona 88 plus Prime Mid albo Mistrzostwa Świata. No nie wiem, nie wiem. Predykcje, widzowie. 3 piki, 88 plus. Nie ma duplikatu, widzowie. Okej, okay, sprawdzamy to. Chyba... nie wiem, co to jest. Jakaś Prime chyba ikona. Bramkarz. Casillas. World Cupowa, widzowie. World Cupowy Casillas. Dobra, prawa sprawdzamy. Prawa strona. No nie no. 90 podań, 63 fizyczności. O Jezus, ale te strzały to bolą. Te strzały to są okropne. 84 tempa, Laudrup. World Cupowy. Również. W końcu mogę sprzedać mojego Yashinamida. Ja pierdyle. Niesamowity Pixiconom. Sprawdzamy, co będzie, robimy to w ciemno. Pixiconom urobcia i robimy w ciemno. Mam nadzieję, że ty też je będziesz widział. Kona World Cupowa chyba. Pujol, jest to Prime, Pujol, dobra. Widzić. I ostatnia, widzowie, ikona World Cupowa. Ostatnia, aha, bramkarz Petr Czech, dobra. Ikona urobcia, no nie oddała, nie oddała. Pik troszeczkę słaby. Ja bym wziął po prostu to, co tutaj, no właśnie. Wziąłeś sobie.